Hej, siemaneczko, witam wszystkich serdecznie. Dziś pokażę wam, jak w grze Star Wars Racer Episod 1 zdobyć platynę w jakieś 15 minut. Lewą gałką chodzimy tutaj w menu góra-dół. Wchodzimy na tournament. Krzyżyk, przewijamy filmik. I tutaj mam dwa puste pola empty, widzicie? I teraz w jednym polu wchodzimy i teraz trzymając L2, musimy wpisać kod, naciskając klawisz L1 i oczywiście L2 musimy cały czas trzymać. RR i na dole nam się pojawiają te litery. Tangent, to jest wszystko razem. Abacus. I teraz wchodzimy na end i trzymając ciągle L2 cały czas dajemy L1. I mamy OK. Kod się zapisał. A teraz możemy cokolwiek tu sobie wpisać. Teraz dajemy kółeczko i mamy już profil założony. Teraz musimy założyć inny profil, czyli na przykład na empty. O, weźmy sobie BBB. I już tutaj kodu nie wpisujemy. Co ciekawe, tamten kod działa na wszystkie profile. No, weźmy sobie na przykład Anakina Skywalkera, krzyżyk, pierwsza misja, krzyżyk. I tutaj, uwaga, ustawiamy sobie lewą gałką w lewo, w prawo, aby za pierwsze miejsce zdobyć jak najwięcej punktów, ponieważ my chcemy ciągle wgrywać i zdobyć trofeum najrzadsze, aby zdobyć jak najlepsze części do naszego pojazdu. A żeby to zrobić, to trzeba wszystko przejechać na pierwszym miejscu i zebrać wszystkie pieniądze, bo praktycznie inaczej tego nie kupimy. Krzyżyk, 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 krzyżyk. I teraz uwaga, czekamy, aż oni pojadą. Dajemy options i teraz lewo na strzałce. Lewo, dół, prawo, góra. I pojawił nam się Gamecheats. Krzyżyk. Debug level. Dajemy 6 razy krzyżyk. W dół, lewą gałką i krzyżyk. Mamy niezniszczalność włączoną i jeszcze mamy debug level 6. Kółko, A, tu musimy wejść. Krzyżyk. I teraz krzyżyk, lecimy do przodu, przewijamy czas, a trójkąt do tyłu. I teraz przez tą metę tak przejeżdżamy, aż będzie 3 kółka. No i w 15 sekund zrobiliśmy pierwsze miejsce. No i wygraliśmy największą ilość gotówki. Krzyżyk, krzyżyk. Tu już powinno tak. Tu już mamy za pierwsze miejsce jak najwięcej punktów. No i ten sam sposób. Czekamy, aż oni chwilę pojadą. Tak, żeby tak przewiniemy sobie tą trasę, żeby oni nam tutaj nie przelecieli. I won! I znowu wygraliśmy. Dobra, jeszcze raz spróbujemy. I robiąc tak, to w jakiś 10-12 minut powinniście przejechać wszystkie trasy. Tras wszystkich jest 22. Pierwsze miejsce. Dobra, i gdy zrobimy tutaj 7 tras, 7, 14, 21, jeszcze na dole są 4, to jest 25 tras. To dostaniemy trofea. Dodatkowe trofea to odblokują nam się tutaj postacie, którymi będziecie musieli z Sylbu Bulbą zrobić dwa proste trofea. I dodatkowo jeszcze tutaj trzeba kupić, widzicie, już mogę kupić za 3000 i tu już mamy kolejne trofeum. 3 robi dziki po 1000, czyli 3000. I na końcu, jak wszystko już przejdziemy, boy parts, wchodzimy tutaj i musimy kupić do Anakina pojazdu jak najlepsze części. Dajemy krzyżyk i przewijamy części
w lewo, w prawo i musimy tu kupić turbo coolant, pump, R600 RE, Pulse Curic i tak dalej, i tak dalej. Ceny tych rzeczy, a także nazwy ich będą w opisie mojego filmiku. A jeśli chodzi o trofeum Sebulby, żeby trafić 10 razy, to tutaj mamy Cheng Vehis i gdyż nam się Sebulba odblokuje pod koniec gry, bierzemy go, na przykład gdyby to był on, i gdy naciśniemy podczas wyścigu dwa razy trójkąt, on w lewo, w prawo losowo strzela swoją bronią i musimy tak 10 postaci trafić i dostajemy trofeum. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, hej, cześć, pozdrawiam, pa, pa.